Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj pokażemy Wam grę zręcznościową Walka o stołki – Mistakos. Tak prezentuje się gra po wyciągnięciu z opakowania. Mamy tutaj różne kolorowe krzesła. Są krzesła czerwone, niebieskie, oraz takie neonowo-zielone. Celem gry jest zdobycie jak najmniejszej liczby punktów karnych w trakcie układania stosu krzeseł. Gracze mogą zdecydować, ile rund chcą zagrać, średnio wybierajmy jednak po 5 rund. Gra może zakończyć się remisem. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz i wybiera on kolor krzeseł i kładzie jedno na stole. Następny gracz wybiera swój kolor krzeseł i kładzie jedno na krześle ustawionym przez pierwszego gracza tak, aby żadna z nóg mebla nie opierała się na stole. Trzeci gracz dostaje krzesła w ostatnim kolorze, ustawia jedno ze swoich krzeseł na krzesłach poprzedników. Tylko jedno krzesło może stać na blacie. Pozostałe można układać na sobie w dowolny sposób. Jeśli wieża upadnie, to kończy się runda gry. Gracz, którego ruch spowodował upadek wieży, otrzymuje punkty karne. Liczba punktów karnych równa się ilości krzesł, które upadły na stół w czasie ruchu gracza. Kolejną rundę rozpoczynamy od ponownego ustawienia jednego krzesła. Zaczyna grać gracz po lewej stronie osoby, która przewróciła wieżę. Wygrywa osoba posiadająca najmniej punktów karnych. Gra Mistakos – Walka o stołki to kolejna bardzo udana gra od firmy Trefl. Jest to gra rodzinna, która spodoba się zarówno młodszym, jak i starszym graczom. Jeżeli chcecie zobaczyć podobne gry rodzinne, zaglądajcie na kanał megadyskont.pl.